Kasiu, a teraz będę Cię prosił o taki ruch. Popatrz. Pamiętasz, jak kiedyś matki brały? Była taka targa. Nie, nie pamiętam. I taki ruch, takie no, praczki. Tak. No to proszę. Ona to wszystko robi. Równo biodra. Kasiu, tu są kolce biodrowe, górne, przednie, tu. I one muszą być na jednej linii. One nie mogą być przekrzywione. One muszą być ułożone na jednej linii. Zostań szerzej, nogi to jest szerzej. O, i proszę. Nie ma wpierw równowagi. Tak, stanie na bazie. Świetnie. Idziesz do góry. Jakbyś pinęła żabko. Popatrz, jak łatwiej się zrobiło. A chciałbym, żebyś taki ruch wykonywała. Świetnie. 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 Popatrz. Popatrz, unosisz dłoń. Zaczyna pracować ten mięsień. Ja tak się. A teraz popatrz. Rękę wróci i kółeczka określi. Większe, coraz większe. Tak. No. Tylko do góry, do góry. I popatrz. Miałeś zbyt mocno napięte gumy, żeby je poluzować, żeby one były słabsze. To popatrz. Widzisz, one zaczynają lekko. Tak. No to co? Tak jak powiedziałam, wszystko albo nic. Taka zasada jest. Bodziec poszedł, płytka motoryczna funkcjonuje, dłoń do góry idzie. I już. I już. No i takie proste. Ale to ty robisz. To ty do góry. Przecież. Ale się strzykuje niespodziankę. Tak, tak. Tak, tak. Przemy. I na przemy. Raz jedna, raz druga. Do góry, ale w świadomości gumy nie ma. Dłoń sama musi być, guma ci pomaga. Ale ty musisz wytworzyć w sobie świadomość. Patrz się tam. Idę z dłonią do góry. No, mam z nią kontakt. Brawo. Granatowe, a może nawet i czarne. Czyli jak się nauczysz, jaka guma będzie odpowiednia do tego ćwiczenia, to taką gumę sobie będziesz brała. Popatrz, tu masz różne kolory gum. I każdy kolor jest innej mocy. Innego dokładnie. Najsłabszy jest żółty, potem jest czerwony, potem jest zielony, granatowy, czarny i ten srebrny. Wejdziemy sobie w czarny i zobaczymy, co się będzie z doświadczamy. Tak. Nie wiem, czy to będzie trafne, czy nie, ale próbujemy. Uważaj. Odruch, że szukamy go. Czyli ta operacja najprawdopodobniej miała za zadanie uruchomienie tego nerwu pachowego, żeby uciec od tego zjawiska. No to garb się tam, jeśli, o tak, możesz. Popatrz. Boli? No, nie tak tragicznie. Do góry. Widzisz, przez to zgięcie angażujesz dwugłowy, wyproście i dwugłowy zgięciu. No to dawaj na bok. A spróbuj wstąd. I odrzuć się, ile możesz. Tak? Patrz się do usta. I do siebie. Mroczki. Dwa mroczki pojedyncze i dwa mroczki, które mają pięć tych kółeczek. Ty, przy Twojej sprawności, będziemy próbowali korzystać z tych dwóch. Dobrze? Czyli pokażę Ci, jak się nimi posługiwać i jak zakładać na początku gumę. Tam jest taki obrąbek stawowy. Nie wiem, w jakim u Ciebie stanie jest, że ona jest płytka. Czy nie było tendencji do wysuwania? Nie. Bo gdyby cokolwiek takiego się działo, to trzeba sobie sprawić chustę i tak nosić rączkę. Chodzi o to, żebyśmy nie spowodowali wypadnięcia głowy kości ramiennej z panewki. Gdyby takie zjawisko było. Dlatego mi dali pewnie po operacji, dali mi ten templar. Dokładnie, dokładnie. A jak nie, to ręka do kieszeni i ręka jest noszona w kieszeni. Tak, tak, w kieszeni to się. No, wie, no widzisz. Ale znowu stoi na nie na tym nodze, co powinno być. Musimy ją nauczyć, ona się musi nauczyć. No. Nie podwijaj dłoni. Na zwiastek musi być tak ułożony, a ty podwijasz go. No to teraz przyciągaj.
Popatrz, patrz jak ta dłoń, tu musisz, o tak, o, tak docisnąć, no to razem próbujmy do siebie. Uśmiechnij się do mnie, bo widzę, że buzia taka zmęczona. Nie, nie zmęczona, tylko...